Witam wszystkich. Budzi się kolejny dzień, 3:30. Jeszcze ciemno. Jedziemy na rybki. Zanim dojedziemy, myślę, że się troszeczkę rozwidni. Ale prawdopodobnie jeszcze będzie dosyć ciemno. Ale w międzyczasie rozpakujemy sprzętowóz. Sprzęt porozkładamy z pierwszymi oznakami dnia. Wędki trafią do wody. Zanęty trzeba przygotować. Jedziemy z powrotem tam, gdzie byliśmy już dwa razy pod rząd. Jadę trzeci raz. Mam nadzieję, że dzisiaj troszeczkę połowię. Jak będzie, oczywiście zobaczymy. Do zobaczyska nad wodą. Witam wszystkich. Jesteśmy na miejscu i rozjaśniło się już na tyle, że wędki można było zarzucić. Pierwsze zarzuty jeszcze nie nęciłem. Jesteśmy jakieś 200-300 metrów powyżej tego miejsca, co byliśmy ostatnio. Miejsce troszeczkę inne, będzie troszkę jaśniej, to wam je pokażę. Pierwsze wskazania jakieś już były. I czekamy na rybę. Czekamy na rybę. Pogoda się zapowiada całkiem przyzwoicie. Jeszcze chwilkę powędkuję, jeżeli nic się nie będzie działo. Zanęta pójdzie w wodę. I zobaczymy, jest troszkę krócej niż na tamtym miejscu, w którym żeśmy byli. Ale tragedii nie ma, jest jakieś 1,5 metra wody. Oby się coś działo, to by było fajnie. Dzisiaj mam ochotę połowić troszkę leszczy. Czy mi się to uda? No ostatnio z tymi leszczami coś ciężki temat. No i pierwszy ulubieniec Marka. Znowu coś tam. Kurde, znowu się dokręcił. Ach, tylko wreszcie. No to wracaj do wody. Później jak się troszeczkę uspokoją brania, opowiem o sprzęcie, jaki używam, dlaczego. Jak to mówię, chyba ręka rybów nie widzi. Muszę się przyzwyczaić, drzewo po drugiej stronie jest dosyć blisko, żeby o nie właśnie nie załadzić. Piątasz dzisiaj.
Kulka mokra. Kulka się klei. Wciąż jeszcze jest dosyć ciemno dlatego. Trzeba będzie rzucać pod siebie. Będzie bezpieczny. Ej, tutaj to wszyscy naraz? Ach, było, ale się niestety wzięło. Ale słupka już drugie takie skubnięcie. A to nieduża ryba. Próbuję sobie ugryźć co nieco. Siedzimy, posiedzimy. Miejsce wygląda na dość często używane, bo dość solidnie wydeptane, nawet miejsce na namiot powyżej kamery. Dzień się budzi, ale rybki chyba odsypiają niedzielną imprezę, bo nie biorą. Chciała być ostra ta impreza. Zanęciłem już jakieś pół godziny temu i cisza. Trzeba będzie jeszcze chwilę poczekać. Nic się też nie skłania. Woda troszeczkę jest jak gdyby przymącona. Nie jest taka czysta jak zwykle. Ciśnienie stabilne, wszystko niby w najlepszym porządku, a ryby nie współpracują.
że jak słoneczko troszkę wyżej wyjdzie, to się ruszy. Prześwieci trochę wodę. Spławów też nie słychać, nie widać. Jak na tą korę, to powinno już coś się... coś się zadziać. Czekamy dalej. Kurczę. Dobra, tylko. Uśpiło moją czujność. Nic i właśnie coś się zadziało. Tak delikatnie. Ledwo zaznaczyło. Mogła w dalszym ciągu wisi. To spory, czy mnie się wydawało? Korzystając z tego, że ryby nie biorą, opowiem wam coś nieco o sprzęcie, jaki mam. A więc tak, Feder to jest firma Mikado Evergreen, lędka się nazywa. Długość 3,90, ciężar wyrzutu 160 gram. Dlaczego taka wędka? Dlatego, że jest dosyć sztywna. Ja generalnie wolę wędki sztywniejsze niż miękkie. Co prawda, no, wadą tych wędek jest to, że nie wybaczają błędów podczas chodu. Natomiast kompensuje to celność rzutu, zapas mocy i rybę taką, która ucieka gdzieś w załaty, można po prostu ją powstrzymać. Kołorotek z wolnym biegiem, stary kormoran. Dlaczego z wolnym biegiem? Z wolnym biegiem dlatego, że czasami trzeba od wędki odejść. Zdarzało się, że wędka lądowała w wodzie bez tego. Natomiast odchodząc od wędki, włączał wolny bieg. Wiem, że wędka będzie tam, gdzie była. Natomiast tak, spławik. Spławik to jest bolonka Robinsona. Van de Ende ją firmuje swoim nazwiskiem. Długość 6 metrów. Kołowrotek. Tutaj mam akurat Dive Ninja 4000. Żyłka na spławiku 16, strofka. Używam ją od bardzo dawna, żyłka według mnie bardzo fajna. Rozciągliwa, dosyć szybca. Co jeszcze? Aha, na federku jest budżet żyłka 25, 0,25. No i ma też odpowiedni zapas, także i można rzucić dosyć dobrze i przede wszystkim dosyć daleko, jeżeli taka oczywiście potrzeba istnieje.
Lubię rynki sztywne, długie. Dlaczego? Dlatego, że często jest tak, że przy brzegu mamy czy to jakieś krzaki, czy trawy, czy trzciny. No wiadomo, że w tym ostatnim momencie holu żeby będzie chciała tam zaparkować. Przy długiej wędce po prostu ją do tego nie dopuścimy, czy mamy ją z dala od brzegu, na tyle, że możemy ją podebrać. Warunek, co trzeba mieć podbierak z dłuższą sztycą. Ale w ten sposób po prostu mamy możliwość kontroli większej nad rybą. Ktoś na stoliczku puknął, ale zostawił, nie powtórzył. I to by było mniej więcej pokrótce, przynajmniej w tym momencie, z tych dwóch wędek, które używam dzisiaj. Oczywiście na głowę, na stawie, czy na jakimś zbiorniku większym, to używam troszkę innych wędek. Natomiast wydaje mi się, że jeśli chodzi o bolonkę 6-metrową, to jest takie optimum, które się przyjemnie wędkuje, nie jest zbyt ciężka. No, można spokojnie też utrzymać rzekę ponad powierzchnią wody, szczególnie w rzekach, to jest istotne, żeby prąd nie ciągnął do stału razem z żyłką po powierzchni. Także żyłka bezpośrednio z obrzędki do spławika, nic nie leży na wodzie. To w przypadku nurtu ma duże znaczenie. Słoneczko wyszło, ale rybki nie współpracują. Teraz na federku rzuciłem czereśnię. Zobaczymy, może jakiś klejnik podejdzie. Widzę, że te brania dzisiaj to już jest całkowita klapa. Jeden krępik i w sumie tamtego czasu może ze trzy brania i to wszystko. Trochę to za mało. Ale ważne, że jestem nad wodą. Tak się bawi. Nie wierzę. To się leśnie. Coś się pokazało. Tam była koszyczka. Nocka była dosyć taka rzeźka, bo było tylko 8 stopni u mnie. W tej chwili się robi już powolutku ciepło. Ale na szczęście mam drzewa za sobą, więc nawet jeżeli słoneczko będzie nie zasłonięte chmurkami, to nie będzie tak dokuczać. Słoneczko troszkę przejdzie, to wam pokażę w drugą stronę, jak wygląda woda. Rzeka w tym miejscu. Bo było w tej chwili pod słońcem, więc tak widzę, że to nie rewelacja. No nie. Rano. Koło sprawika. Dlaczego nie pójdziesz tu? To czeka na ciebie, Amciu. Nieduże, bo tak około 45-50 cm. Może nawet ją widzieliście. No dobrze, że się pokazało, jak się sprawia, to może zacząć brać. Ale w tym miejscu się brzamy specjalnie nie spodziewałem. Zobaczyć. Miły bonusik by tu wzięła. Tutaj z nim wesoło. Jeszcze
szczególnie na spławicy. Magdzie polować. Gdzie ten. Dobrze, na razie. Na razie czekamy na brania. Może coś się jeszcze wydarzy. No faktycznie jest troszkę przemęczone. W sobotę popadało. I drapieżnik gania drobnicę. I nie mam, ale muszę ten wędki zginąć, żeby to rzucać, więc na razie sobie daruję. To jeszcze jest dobra pora na białoryb. Czekamy dalej. Wracając jeszcze do długości wędki. Długa wędka, co nam umożliwia? Umożliwia nam to, że możemy spokojnie zarzucać, nawet jak mamy trawy za plecami. Ponieważ przypon jest wysoko, w związku z tym te trawy nie zawadzi. Wadą, jeżeli łowimy pod drzewem jakimś, mamy gałęzie ustawione nad wodę, będziemy tą wędkę po te gałęzie zawadzać. Wtedy by pasowała wędka krótsza. Natomiast w przypadku, gdy jest dosyć głęboko, możemy łowić na spławik stały. Grunt w zasadzie możemy ustawić tak, jak nam potrzeba. Przy krótkiej wędce byłoby ciężko zarzucić, gdyby grunt był na tyle, woda by była na tyle głęboka, żeby ten grunt musiał być wysoki. Natomiast w przypadku długiej wędki tego problemu nie ma. Dla osób, które nie mają jeszcze sprecyzowanych preferencji, w sensie czy wędka sztywna, czy miększa, czy całkiem miękka. Kupujcie na początek wędki w miarę tanie, po to, żeby się przekonać, czy po prostu dana akcja kija będzie nam leżała. Są to sprawy całkowicie indywidualne. Każdy z nas łowi troszkę inaczej. No i te preferencje ma jednocześnie inne. Zaczyna dziać na stępku. Tylko bardzo delikatne wybrania są. Jak już będziecie mieć sprecyzowane preferencje, czy taki, czy inny, wtedy możecie szukać już konkretnego modelu z wyższej półki i dosyć na niego sobie przejść. Natomiast wydawanie od razu na wędkę, która swoje kosztuje, a nie mamy pewności, czy będzie nam pasowała, czy będzie nam leżała w ręce, a to się mija z celem, bo taka wędka później by wyleżała gdzieś tam położona, zamiast ją zabierać na wodę. Co do kołowrotku, jak łowicie na cienkie żyłki, cienkie przypony, zwróćcie przede wszystkim uwagę na precyzję hamulca. To jest moim zdaniem jedna z najistotniejszych rzeczy w kołowrotku. Na przykład w tej dajwie zauważyłem taką rzecz, że motylek od hamulca bardzo delikatnie chodzi.
statku ustawione takie, jakie są potrzebne do ucieczki przytoku. I w momencie, jak zamykam podłączek, lubi się przestawić. Muszę na to po prostu zwracać większą uwagę. Ale się coś bawię, ale to tak delikatnie, że coś odwrotnego. No nic, poczekałem jeszcze trochę. Jakieś ugania ukleję w jednym miejscu. Jakbym jeszcze ukleja brała, to bym tam jakiegoś żywca może puścił. Bo na pedelce się nic nie dzieje. Nie chce mi się zmieniać przypomnę. Na powiedzmy to 0,10, czy jakieś 16-18, to trochę mamy wyciągnę, ale to się wiąże z kolejnymi ciurówkami, a tego mi się akurat niekoniecznie dzisiaj chce. No dobrze, poczekamy jeszcze. Może coś się zadzieje. Na razie jeszcze jest godzina dosyć młoda. Spokojnie. A to jest okej. Ale to niesamowicie delikatnie biorę. Dużo. To jest wariat, a nie ryba. Taka nieduża, a brała delikatnie, że prawie nie było widać. Wracaj do wody.
ręce małe, może i będzie większa. Coś mamy. Co tu takiego? Przyzwoita rybka. Bo takie tutaj przyszły. Leszcz wziął na czerwonego rodaczka. Zmieniłem z czereśni na czerwony i praktycznie 10 minut w wodzie, może nawet nie, i było branie. A na rozsówkę sobie nie dał rady, żeby ją głytnąć. Albo mi się wydaje, albo już coś następnego się dzieje. Jeszcze później zmierzymy, zobaczymy ile on ma, ale to już pod koniec wędkowania. Na razie jest w siacie. Jedno jest pewne, na pewno wymiarowy.